Wychodzimy właśnie z tego pokoju. Dobrze, że pogodę wcześniej sprawdziliśmy, bo okazało się, że tu jest zimno i jest tylko 19 stopni teraz w mieście i w Uxmalu też niby będzie 30, ale teraz nad ranem spada temperatura bardzo mocno. A w ogóle jest godzina 6.30, chyba 6.30 jak sprawdzałem i o 7 mam na autobus, na który teraz pędzimy. Mam jakieś 20 minut drogi do tego autobusu. Okazało się, że autobusu o 6 nie ma, a przynajmniej nie byliśmy w stanie kupić do niego biletu. Najbliższy jaki jest, to jest o 9, więc mamy teraz 3 godziny. Nie wiem co będziemy robić, gdzieś pójdziemy na miasto, zjemy śniadanie na pewno. Może do pokoju pójdziemy, no bo kupa czasu, a tutaj mamy jakieś 15 minut na piechotę. Pierwsza herbata w Meksyku. Także zamówiłem sobie kawę. Wyszliśmy tutaj do środka, bo było bardzo dużo Meksykanów. A na śniadaniu dostałam herbatę rumiankową, była pyszna. Grześ dostał kawę w końcu, nie na kawę rozpuszczalną. I zamówiliśmy sobie completo yucatano, bo jakoś tak się nazywało to śniadanie. To widzieliście na przybitce, że Meksykanie śniadania jedzą na tłusto. No dobre to było, ale na 6 rano trochę za ciężkie jak na polskie kubki smakowe. Tutaj za mną jest grupa osób, która przelewa właśnie żel antybakteryjny do butelek i potem stoją w randomowych miejscach w Meridzie i nalewają na ręce przechodniom. Sam przyjazd nie odbył się bez komplikacji. Dzisiaj jest Wielka Sobota, więc bardzo dużo Meksykanów wraca do domów na święta, na Wielkanoc jutrzejszą. I autobusy są załadowane, mimo że kupiliśmy bilet dzisiaj o 6 rano, żeby tutaj przyjechać do Uxmalu. Bilet był na 9. To wchodząc do autobusu okazało się, że przed nami już nikt nie wsiada, ponieważ autobus jest pełny, wypchany i nikt już nie wsiądzie. Nasze bilety miały nawet miejscówki zarezerwowane, w sensie, że mieliśmy wyznaczone miejsca, na których powinniśmy siedzieć. No ale na nic się to zdało. Ostatecznie mogliśmy albo prosić o zwrot kasy za bilet, albo czekać do godziny pierwszej i dopiero wtedy przyjechać kolejnym autobusem, a tak naprawdę to i nie byłoby gwarancji, że będziemy mogli nim wrócić. Na szczęście zorganizowaliśmy się, jeszcze kilka osób było, które tak samo skończyły jak my i z jedną dziewczyną wzięliśmy taksówkę na spółkę i przyjechaliśmy tu taksówką za 1000 peso w dwie strony. Z tą taksówką też super, bo taksówkarz, jak go pytaliśmy o to, czy nas to zabierze, ile będzie to kosztować, zaproponował właśnie obrót w dwie strony i powiedział, że zaczeka na nas 3 godziny. Wjechaliśmy do Uxmalu i zwiedzamy tych wszystkich miast starożytnych Majów ze względu na to, że każde z nich jest inne i tutaj głównym czynnikiem wpływającym na to, że zdecydowaliśmy się przyjechać jest piramida czarownika, która jest zbudowana na eliptycznej podstawie i liczne zdobienia, które są widoczne na budynkach w zupełnie innym stylu niż te w Chichen Itza czy w Tulum. Bardzo podoba mi się w tym miejscu, że przechodząc z placu jest widok na boiska, wyżej na świątynię żółwi i pałac gubernatora. Daje to tutaj taki niesamowity warstwowy. Za mną jest wielka piramida i przed czasami COVID-u można było na nią wejść i mieć widok na pozostałą część miasta. No ale teraz niestety jest zamknięta. Jak wejdziecie na cały kompleks, to pierwsze co zobaczycie to właśnie będzie ta piramida czarownika. Nie robi wrażenia z poziomu ziemi. Natomiast jeżeli przyjdziecie pod Casa Tortuga, to jest tutaj widok na całe miasto razem z piramidą. Za mną znajduje się pałac gubernatora. Jest tutaj też duży plac, ale prawdopodobnie na COVID-a został zamknięty i nie można tam chodzić i obejrzeć tego całego z bliska, tylko można się nacieszyć widokiem stąd.
to jak zjeść coś polskiego. Ja wzięłam kotlet z piersi kurczaka. Grześ wziął akurat kuchnię meksykańską, burrito. Obie rzeczy bardzo dobre i jak na ceny tutaj w centrum Meridy też spoczko. Jesteśmy właśnie przed katedrą na placu w centrum miasta. Taka głupia rzecz, której jeszcze nigdzie nie widzieliśmy wcześniej, to mają tutaj strzałki, w którym kierunku chodzić po parku. Na środku placu jest tutaj takie rondo, po wewnętrznej można w jedną stronę, a po zewnętrznej tego ronda można iść w drugą stronę. Oprócz tego ławeczki takie podwójne, które tutaj są, są na środku przestawione kwiatkami, żeby osoby siedzące na ławce nie siedziały obok siebie. I takie specyficzne katańskie dwuosobowe fotele, gdzie dwie osoby siedzą naprzeciwko siebie, mają na jednym fotelu kwiatek też, żeby nikt tam nie usiadł. Śmiesznie tutaj to mają zorganizowane. Nigdzie wcześniej tego tak nie widzieliśmy. Ale w pozostałych parkach jest już normalnie, nie ma żadnych kwiatków i strzałek w parku. Co ja to nagrywam? Nie wiem, ale wiem, kto to wytnie.